Cześć! Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak stworzyć swój własny toper w programie Cricut Design Space. Aby rozpocząć, wybieramy narzędzie tekstowe po lewej stronie ekranu i w polu tekstowym wpisujemy dowolny napis, np. imię dziecka. Teraz musimy dobrać odpowiednią czcionkę. Najlepsze tutaj są czcionki zbliżone do pisma, czyli takie z ogonkami, dzięki czemu łatwiej będzie nam połączyć te elementy ze sobą. Z listy czcionek tutaj u góry możecie wybrać czcionki systemowe, czyli te, które macie zainstalowane na Waszym komputerze, bądź czcionki z bazy Cricut, natomiast w większości są to fonty płatne. Ja wybieram tutaj z moich zasobów czcionkę Pacifico, która bardzo ładnie łączy nam te litery, ale zobaczcie, jak wyłączę kolor, widać, że te litery są bardzo blisko siebie, natomiast gdybyśmy wycięli je w taki sposób, każda litera zostałaby wycięta osobno, ponieważ tutaj jednak oddzielają się pomiędzy sobą. Żeby je połączyć, wybieramy prawy przycisk myszy i opcję Weld. Teraz widzicie, te ogonki zniknęły, także napis jest jednolity i tak naprawdę moglibyśmy wyciąć już ten wzór jako gotowy napis i przykleić go do patyczka, który następnie wbijemy w tort. Jest natomiast jeszcze jedna fajna opcja, która pozwala ukryć ten patyczek pomiędzy warstwami. Żeby zrobić drugą warstwę, taki obrys tego napisu, wybieramy opcję Offset i tutaj pojawia się nam okno, które pozwala zmniejszyć bądź zwiększyć obwódkę wokół wybranego napisu. Możemy ją sobie dowolnie edytować w zależności od potrzeby, jaki mamy projekt. I teraz mamy dwa elementy, które musimy wyciąć z dwóch osobnych arkuszy papieru. Tutaj byłby arkusz czarny, tu biały i naklejamy jeden napis na drugi. Pomiędzy możemy wkleić na przykład takie kosteczki 3D czy taką taśmę piankową przestrzenną, żeby tutaj pomiędzy tymi arkuszami schować właśnie patyczki, które będą wbite w ciasto. Mam nadzieję, że takie materiały się Wam spodobają. Proszę, napiszcie w komentarzach, czy chcecie ich więcej, czy tworzyć tego typu materiały z ploterów Cricut. A jeżeli jesteście zainteresowani także szkoleniami indywidualnymi z obsługi tych ploterów, również znajdziecie je na naszej stronie, a link macie w opisie. Cześć!